Drodzy kryminałci, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka kryminalnego podcastu Oblicze Zbrodni pod tytułem Nadżycie. Pamiętajcie, aby nie przeoczyć galerii zdjęć na końcu każdej naszej historii, która jest dostępna na kanale YouTube. Jeśli chcesz wesprzeć naszą pracę, możesz postawić nam wirtualną kawę, klikając w link znajdujący się w opisie. Dziękujemy. Tomisławice to miejscowość położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta. Pośród tutejszych łąk i lasów znajduje się niewiele domów, ale jeden z nich jest szczególny. Pod numerem 16 stoi olbrzymi piętrowy budynek. Między jego oknami mieni się sporo kolorów. Żółty, pomarańczowy, różowy, zielony. Wejście do posesji okalają brzozy, płaczący symbol Polski i miejsca, w którym przyszło im rosnąć. Ów budynek jest domem dziecka. Oliwia przekroczyła jego mury, mając zaledwie 2 lata. Bardzo płakała i tęskniła za mamą. Z biegiem czasu przestała. Dziewczynce towarzyszyło starsze rodzeństwo. Wspólnie bawili się, pocieszali i dorastali. Oliwia pragnęła zostać fryzjerką oraz kosmetyczką. Kochała poezję. Wielokrotnie uczestniczyła w konkursach recytatorskich, w których zdobywała liczne nagrody. Uczęszczała do zespołu szkół specjalnych w Warcie. Była pogodna, serdeczna i przyjacielska. Ta drobna, ciemnowłosa 15-latka sprawiła, że serce 18-letniego Daniela zabiło mocniej. Przyglądał się jej na szkolnym korytarzu i czuł coraz większą potrzebę poznania tej dziewczyny. Oliwia nie wzbraniała się przed jego zalotami, wręcz przeciwnie. Odwzajemniła jego uczucie. 8 sierpnia 2022 roku Daniel za pośrednictwem Facebooka poinformował znajomych o związku z Oliwią, zamieszczając ich wspólną fotografię okraszoną serduszkami. Oboje uśmiechnięci stali w czułym uścisku, pozując do zdjęcia. Pod postem zakochana dziewczyna napisała komentarz o treści w końcu. Od poniedziałku do piątku jeździli wspólnie szkolnym autobusem. Witali się ze sobą czule i siadali na uboczu, aby nacieszyć się sobą przed zajęciami. Daniel nie był lubiany przez kolegów Oliwii, często dokuczali mu w drodze do szkoły. Ten nie pozostawał im dłużny. Sporo dzieciaków z Bidula jeździło do ZSS w Warcie. Wspólnie tworzyli rodzinę, której tak bardzo im brakowało. Nastolatek był wysoki, przystojny, o ciemnych, lekko kręconych włosach. Podobał się dziewczynom. Lubił jeździć na rowerze, słuchając muzyki. Ubierał się na sportowo. Dominującym kolorem w jego garderobie była czerń. Podobnie jak Oliwia, był dobrym uczniem. Piastował stanowisko wiceprzewodniczącego samorządu uczniowskiego. Kulturalny, serdeczny, spokojny i małomówny. Mieszkał z mamą i z dziadkiem w Tądowie Dolnym. Kobieta jeździła za granicę do pracy. Chłopak prócz obowiązków szkolnych pomagał dziadkowi na roli czy w obejściu. Byli zgodną, kochającą się rodziną. Daniel często przechadzał się z Oliwią po wsi, obsypując ją pocałunkami i czułościami. W weekendy oraz w święta nastolatka przyjeżdżała w odwiedziny do matki, która mieszkała wraz z 2 najmłodszymi córkami w miejscowości Lipicze-Olendry, oddalonej od Tomisławic o 20 kilometrów. Kobieta poznała wybranka córki i bardzo go polubiła.
wspólnie wyprawiły mu 18 urodziny. Chłopak chciał zrobić prawo jazdy, kupić samochód i wynająć mieszkanie w Sieradzu, aby po skończeniu przez niego i Oliwię szkoły mogli wyprowadzić się ze wsi, znaleźć pracę w mieście i wziąć upragniony ślub. Oliwia często zwierzała się ze swoich planów paniom pracującym na kuchni w Bidulu. Marzyła o lepszym życiu w wielkim świecie. Potrafiła godzinami opowiadać o Danielu i miłości, która odmieniła jej ponure życie. Chłopak nie miał zbyt wiele, ale każdy grosz, który udało mu się odłożyć, wydawał na prezenty dla ukochanej. Nic tak bardzo nie poprawiało mu humoru, jak radosne zaskoczenie Oliwii, kiedy kupił jej nową torebkę czy modny ciuch. Byli jak dwie połówki jabłka. Ona spragniona bliskości, opieki, uczucia, on chcący jej to wszystko dać. Tak niewiele czasu pozostało, by mogli cieszyć się sobą już zawsze, bez ograniczeń. Oliwia marzyła o dniu, w którym wychodzi z kolorowego budynku, mijając ogród pełen brzóz, wiedząc, że jest dorosła, że może stanowić o sobie, że nikt nie odbierze jej pragnień, tak jak kiedyś odebrano jej beztroskie dzieciństwo. Minął rok. 9 maja po godzinie 23 Tomisławice przybrały migotliwy czerwony kolor. Syreny straży pożarnej zbudziły pogrążoną w głębokim śnie miejscowość. Wyrwani z objęć Morfeusza mieszkańcy powychodzili z domów, idąc w stronę alarmowych świateł. W domu dziecka coś się stało, rzekła jedna z miejscowych. Po kilku minutach nadjechały policyjne radiowozy. Krzyki, płacz, strach i bezradność zdominowały milczenie rosnących w pobliżu brzóz. Dwóch strażaków wbiegło do Bidula, otworzyli jeden ze wskazanych przez wychowawcę pokoi. Z przerażeniem spojrzeli na leżącą w kałuży krwi dziewczynę. Kilka chwil później zjawiła się karetka pogotowia. Zabrała ze sobą kilkoro wychowanków domu dziecka wraz z dyżurującą opiekunką. Wszyscy z nich byli ranni, dwoje w stanie ciężkim. 5 z 13 przebywających tam osób trafiło do szpitala w Łodzi, pod Dębicach oraz Sieradzu. Pozostałych przewieziono do Domu Pomocy Społecznej Bankowiec. Mieszkańcy wsi usłyszeli od policji o ataku nożownika, którego nie udało się schwytać. Z przerażeniem zaczęli uciekać do swoich domów. Co takiego wydarzyło się w Bidulu? Kim jest dziewczynka, której nie udało się uratować? Tej nocy Oliwia nie mogła zasnąć. Wymieniała z Danielem SMS-owe wiadomości. Poróżnili się, nastolatka chciała zerwać z chłopakiem. Po godzinie 23 Daniel zapukał do jej okna. Dziewczyna już wcześniej wpuszczała go do pokoju pod osłoną nocy. Ten wieczór był inny niż wszystkie poprzednie. Chłopak wszedł do pomieszczenia, zaczął rozmawiać z Oliwią, dialog przerodził się w kłótnię. W pewnym momencie wzburzony 19-latek wyciągnął nóż i zaczął zadawać jej ciosy. Nastolatka krzycząc i wzywając pomocy zbudziła opiekunkę Bidula wraz z wychowankami placówki. Kobieta oraz starszy brat Oliwii pospieszyli jej na ratunek. Będący w furii Daniel dotkliwie ich ranił. Kilkoro dzieci, które stanęły mu na drodze ucieczki, również doznały obrażeń. Po wszystkim opuścił budynek, zatapiając się w mrok. Biegł jak oszalały w stronę domu. Było to jedyne miejsce, w którym chciał się teraz znaleźć. Będąc jeszcze w drodze, wyrzucił narzędzie zbrodni. Kiedy dotarł na miejsce, ukrył zakrwawione ubranie. Następnie wszedł po cichu do swojego pokoju i zapadł w sen. Po 40 minutach funkcjonariusze policji brutalnie przerwali jego drzemkę. Daniel początkowo przyznał się do użycia noża i zamordowania nim Oliwii. Potwierdził również łączącą ich relację oraz fakt, że na teren domu dziecka wszedł oknem, które zostało mu otwarte przez ofiarę. W trakcie kolejnych przesłuchań zmodyfikował linię obrony, podważając zamiar morderstwa oraz odmawiając wyjaśnień.
We krwi Daniela nie wykryto obecności alkoholu, leków, środków odurzających czy substancji psychotropowych. Po obserwacji sądowo-psychiatrycznej stwierdzono, że chłopak w chwili zbrodni był poczytalny. Z ustaleń biegłych wynika, że Olivia zmarła na skutek zatrzymania krążenia spowodowanego zatorem serca oraz masywnym krwotokiem powstałym przez liczne rany kłute. Pozostali poszkodowani powrócili do zdrowia. Śledczy skierowali do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie chłopaka. Za zabójstwo nastolatki i próbę zamordowania 5 innych osób grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności, przy czym w odniesieniu do ataku na wychowawczynię placówki państwowej jest to również przestępstwo ataku na funkcjonariuszkę publiczną. Prokuratura poinformowała media, że śledczy analizują, czy w placówce, w której doszło do zbrodni, przestrzegane były procedury bezpieczeństwa. Władze gminy, w której doszło do zbrodni, ogłosiły 3-dniową żałobę. Znajdujące się na rynku i urzędach flagi zostały spuszczone do połowy masztu, odwołano wszystkie imprezy rozrywkowe. Opiekunowie oraz wychowankowie domu dziecka zostali otoczeni opieką psychologiczną. Dyrektorka placówki wydała krótki komunikat. Jesteśmy jak rodzina, bardzo proszę to uszanować. To dla wszystkich olbrzymi ból. Przyjaciółka matki zamordowanej mówi: Olivia była taka cicha. On zresztą też. I kochali się bardzo. Jeszcze 3 dni temu dał jej prezent, ładną torebkę jej kupił. Mieli wspólne plany. Zwarty chcieli uciekać i przenieść się do Sieradza, a teraz? On w więzieniu, a ona... Agnieszce nawet nie pozwolono zobaczyć córki. Podobno miała niejedną ranę. Tak słyszałam, to ja zadzwoniłam do Agnieszki. Jedź szybko do domu dziecka, coś tam się stało. Tak jej powiedziałam. Pytała, czy chodzi o Oliwię, ale nie mogłam jej odpowiedzieć. Wiedziałam, co się stało, mój syn pracuje w straży. Nie miałam jednak serca, wczoraj mnie odwiedziła, jest na lekach. Syn Mateusz wylądował w szpitalu, nie wytrzymał tego. Mówiła, że chce pozwać dom dziecka za to, że jej zabrali Oliwię. Jakby miała, tak by miała, ale chociażby żyła. Jeden z braci Oliwii wspomina tragiczne wydarzenia w następujący sposób. Mama w nocy dostała telefon, żeby szybko przyjechać do domu dziecka. Zabrała mnie, ale nie mówiła, co się stało. Dopiero na miejscu okazało się, że doszło do masakry. Wszedłem do środka, wszędzie było bardzo dużo krwi. To było przerażające. Olivia była z tym Danielem od ponad roku. Dobrze się między nimi działo. Nie słyszałem, żeby były między nimi jakieś zatargi, konflikty. Oni nawet planowali jakąś wspólną przyszłość. Nie wiem, do czego tam doszło. To stało się tak nagle, praktycznie z dnia na dzień, może nawet z godziny na godzinę. Trudno to wszystko ogarnąć. Pani Agnieszka nie chciała rozmawiać z mediami. Jeden z jej znajomych mówi: Agnieszkę całkiem dobrze znam. Pochodzi z Turku. Nie mnie oceniać, jaka z niej matka. No ale prawie wszystkie pociechy do bidula jej zabrali. Szkoda dziewczyny. Życia nie poznała, a od początku na nieszczęście skazana. Ojca nie miała. Cała warta smutna stoi. Wychowankowie domu dziecka w Tomisławicach nie wrócą do kolorowego domu z ogrodem pełnym brzóz i tragicznych wspomnień. Starosta sieradzki podpisał umowę z firmą EcoBud na budowę nowej placówki przy ulicy Armii Krajowej w Sieradzu, mieście, w którym Olivia i Daniel pragnęli zamieszkać. W ramach inwestycji zaplanowano stworzenie budynku z 7 dwuosobowymi pokojami, przynależnymi do nich łazienkami oraz jeden pokój z łazienką przystosowaną do korzystania przez osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózku inwalidzkim. Centralną część domu będzie tworzyć kuchnia wraz z zapleczem oraz przestronny salon i jadalnia z bezpośrednim wyjściem na taras znajdujący się w części ogrodowej. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 4 kwartał 2024 roku.
Matka Daniela pogrążyła się w rozpaczy. Nie mogła uwierzyć, że jej syn dopuścił się tak okrutnego czynu. Zaraz po zbrodni, kiedy policjanci przeszukiwali jej dom oraz obejście, zemdlała. Wezwano pogotowie. Kobieta wynajęła adwokata. Pragnie zostać świadkiem w sprawie, by spotkać się z Danielem. W rozmowie z dziennikarzami Gazety Wyborczej mówi: to było naprawdę dobre dziecko. Był taki pomocny. Kiedyś w Sieradzu zaczepiła go żebraczka o parę groszy. Kupił jej cały obiad. Nie rozumiem, co się stało. A wie pan, że on się bał krwi? Dla mnie to tragedia. W życiu bym nie pomyślała, że mój syn coś takiego zrobi. On zawsze był taki spokojny, taki dobry. Tak się kochał z tą dziewczyną. Chciałabym się dowiedzieć, co było w tym SMS-ie, który dostał od Oliwii, że wpadł w taki szał. Sąsiedzi wspierają cierpiącą kobietę i, podobnie jak ona, nie mogą pogodzić się ze zbrodnią, której dokonał nastolatek. Jeden z mieszkańców mówi: widywałem Daniela, obserwowałem, jak dorasta. Zawsze się uśmiechnął, ręką machnął, głową kiwnął. Taki przyjemny chłopaczek. Powiem szczerze, wiem, że on to zrobił, a i tak nie potrafię uwierzyć. Szkoda mi matki. Ona jest właściwie sama. Teraz syna zamknęli, a wcześniej jej ojca zabrali do szpitala. Jeszcze inny dodaje: musiał być w szale. Widziałem ich nieraz, przechadzali się tutaj. Znać nie znałem, tyle co z widzenia. Zawsze mówił dzień dobry. Powiedział wesołych świąt, jak były święta. Normalny chłopak. Wykładowczyni psychologii z Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Katarzyna Walencka-Matyja, w rozmowie z dziennikarzami Gazety Wyborczej wydała następującą opinię na temat oskarżonego o morderstwo Daniela. Nie znamy historii tego chłopca. Skoro jednak uczęszczał do szkoły specjalnej, to mamy prawo przypuszczać, że jego rozwój nie przebiegał w sposób standardowy i były jakieś trudności. Z pewnością nie miał najłatwiejszego życia w sensie społeczno-emocjonalnym, nie mówiąc już o kwestiach ekonomicznych. Dlatego mógł mieć problemy w regulacji emocji. Mógł cechować się temperamentem bardziej skłonnym do podejmowania ryzykownych zachowań. Z jednej strony można więc domniemywać, że w związku z jego specyficzną historią mogło dojść do zbrodni w afekcie i nie pamięta tego, co zrobił. Z drugiej jednak strony jest już świadom grożącego mu wyroku. Może zatem obrać taką właśnie linię obrony. Należy te wszystkie czynniki mieć na uwadze przy ferowaniu wyroku. Według relacji świadków, przebywający w celi Daniel popadł w marazm. Cicho pojękuje, skulony na więziennej pryczy. Czy ma świadomość czynu, którym zbrukał swą chłopięcą niewinność? Czy żałuje? Kilkoma ciosami noża pozbawił Oliwię życia, a siebie wolności. Co zyskał? Czy zemsta za odrzucenie przyniosła mu ulgę? Czy jego więzienny lament jest wynikiem poczucia winy, czy może tylko rozpaczą przed okrutnym, lecz sprawiedliwym wyrokiem? Matce Daniela pozostały gorzkie łzy, które przełyka w samotności. Oliwię pochowano na cmentarzu parafialnym w Warcie, na końcu cmentarza, z widokiem na pola i łąki, po których często spacerowała. Jej krótkie życie przerwała śmierć z rąk człowieka, któremu bezgranicznie ufała. Pragnęła być kochana, akceptowana i zaopiekowana. To dziecko z Bidula w Tomisławicach stało się dzieckiem całej miejscowości, która żegnała je z wielkim bólem i zachwianą wiarą w miłość oraz w człowieka, który ją ofiarował. Wiemy, czym jesteśmy, ale nie wiemy, czym się możemy stać. William Shakespeare, Hamlet.
Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli zaciekawiła Was ta historia, a forma, w jakiej opowiadałem, przypadła Wam do gustu, zasubskrybujcie nasz kanał, a kciukiem w górę wyraźcie swoje uznanie. Możecie również pozostawić po sobie ślad w formie symbolicznego komentarza. Dziękuję.